Moim i Państwa gościem jest Jacek Bąk, komendant Straży Miejskiej w Cieszynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Będziemy rozmawiać dzisiaj o 30-leciu Straży Miejskiej w Cieszynie. Dokładnie 15 maja 1991 roku utworzono Straż Miejską w Cieszynie. No i na początek proszę trochę historii, no bo jakżeby inaczej, od czego wszystko się zaczęło? Wszystko zaczęło się od pomysłu samorządowców cieszyńskich. Burmistrz Olbrycht miasta Cieszyna podjął taką decyzję o utworzeniu Straży Miejskiej na terenie miasta Cieszyna. To skutkowało podjęciem szeregu decyzji prawnych, które ukonstytuowały naszą Straż Miejską. Dlatego też już w czerwcu 1991 roku na ulice miasta Cieszyna wyszły pierwsze patrole Straży Miejskiej i do dzisiaj te patrole możemy widzieć. Początkowo Straż Miejska mieściła się na ulicy Kochanowskiego, później podjęto decyzję o zmianie lokalizacji, remoncie tego budynku przy ulicy Limanowskiego, gdzie do chwili obecnej Straż Miejska ma swoją siedzibę. Jak na przestrzeni tych 30 lat zmieniła się Straż Miejska w Cieszynie? No mam nadzieję, że jesteśmy postrzegani jako profesjonalna służba i w tym kierunku dążymy. Przede wszystkim możemy zmiany zaobserwować i w umundurowaniu, i w wyposażeniu, i w dosprzętowieniu w postaci chociażby nawet samochodów. Także w ilości osób, które pracują w Straży Miejskiej. Na chwilę obecną jest to ponad 30 osób, które pracują w tym budynku. Są to osoby, które pełnią funkcję strażników miejskich. Są to osoby, które są operatorami monitoringu. Są to osoby, które zajmują się administracją, księgowością, kadrami, a także nowość, czyli ktoś, kto koordynuje program Naprawmy To, na terenie całego miasta Cieszyna, a jest umiejscowiony w strukturach Straży Miejskiej. O tym programie za chwilę, bo też chciałam do tego nawiązać, ale jak Pan już tutaj wspomniał o ilości tych osób, które są na chwilę obecną, czy są też kobiety? Tak, oczywiście, kobiety są i bardzo dobrze sprawdzają się w patrolach, w swojej pracy. Niejednokrotnie możemy zauważyć kobiety. W chwili obecnej jest to 4 kobiety umundurowane i pracujące w Straży Miejskiej. 3 kobiety to strażniczki z troszkę większym stażem, a 1 kobieta to kobieta, która została zatrudniona od 1 maja i po odpowiednim przeszkoleniu także będzie patrolowała nasze miasto. Jakim wyposażeniem wy dysponujecie? No tutaj mamy akurat samochód, ale jak to jeszcze wygląda? Proszę nam też zdradzić. Jest jeszcze 1 samochód, większy, wysłużony już troszeczkę. Jest to samochód dostosowany do wywozu osób do Izby Wytrzeźwień. Jest jeszcze 1 samochód oznakowany, który także jest wysłużony, ale służy nam całkowicie dobrze, który stoi tutaj obok, i 1 samochód, który jest nieoznakowany, służy do, także do pracy strażnikom miejskim, no i w chwili obecnej także koordynatorowi tego programu Naprawmy To, gdzie może wsiąść w samochód i sprawdzić, na jakim etapie realizacji są alerty i te usterki. No na przestrzeni tych 30 lat zmieniła się siedziba, no wszystko się zmieniło, no i zmieniły się też godziny urzędowania. Wy jesteście teraz dostępni 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę? Tak, Straż Miejska pełni służbę w systemie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. Ale tak nie było od samego początku. Tak nie było. Były to takie godziny urzędowania raczej w ciągu dnia. Na chwilę obecną także te dyżury 24-godzinne przejmują niejako funkcję zarządzania kryzysowego, dlatego też dyżurny jest tak jakby przedłużeniem tego zarządzania kryzysowego. Nie wszystkie noce są nocami, w których są patrole. A to wynika z tego, że na chwilę obecną mamy 3 wakaty i myślę, że po uzupełnieniu tych wakatów będzie można wrócić do pełnienia służby we wszystkie noce w ciągu tygodnia. Panie komendancie, najważniejsze pytanie, jaki jest zakres waszych obowiązków i jak to też wygląda teraz w czasach pandemii?
No na chwilę obecną pandemia troszeczkę rozszerzyła nam zakres działania. Niemniej jednak ustawa o strażach gminnych i miejskich zakreśla nam zadania, które powinniśmy wykonywać. W głównej mierze to jest porządek i ład w mieście. To jest wachlarz wskazany przez ustawę o strażach gminnych, a tak jak pani powiedziała, pandemia nałożyła na nas nowe obowiązki związane z obostrzeniami, noszenie maseczek, gromadzenie się, wszystko w zależności od tego, jak w danym czasie rozporządzenia bądź ustawy wskazują, jakie obowiązki powinny być respektowane. No to w tym ostatnim czasie, jakich mieliście najwięcej interwencji? Najwięcej interwencji to można powiedzieć, że jest z zakresu ruchu drogowego. Ścisłe centrum miasta Cieszyna powoduje, że dużo osób parkuje w miejscach do tego nieprzeznaczonych, pozostawia pojazdy w rejonie skrzyżowań, nie respektuje znaków drogowych, zwłaszcza w związku z zmianą organizacji ruchu, która była wymuszona remontem ulicy Głębokiej. Ta zmiana wymusiła wskazania innych miejsc do parkowania, zakazu wjazdu do centrum miasta i to jest zakres wykroczeń, które w chwili obecnej w największym zakresie realizujemy. W związku z tym jubileuszem, no jest pandemia, czy wy planujecie jakieś wydarzenia w tym roku? No chcielibyśmy, żeby można było obchodzić to z dosyć dużą pompą. Niestety z uwagi na to, że jest pandemia, ograniczamy to. Chcemy połączyć święto Straży Miejskiej, które przypada w ostatnim tygodniu sierpnia tego roku, z obchodami 30-lecia istnienia i funkcjonowania Straży Miejskiej w Cieszynie. No i wtedy, myślę, będzie okazja i do podziękowań, i do gratulacji, które ja będę kierował do swoich współpracowników. I także wtedy media zapraszamy do udziału w tych uroczystościach. Już bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Panie komendancie, proszę nam jeszcze powiedzieć, co z nowości? Wiem, że pojawiła się pewna aplikacja, którą wy koordynujecie. Aplikacja, można to zamiennie nazywać, Naprawmy to, funkcjonuje od 1 marca tego roku, gdzie w 5 kategoriach mieszkaniec może wskazać alerty, które jego zdaniem należałoby poprawić, naprawić. Korzystają mieszkańcy? Korzystają mieszkańcy. Na chwilę obecną jest ponad 30 alertów, które są w różnym stopniu realizacji. Zaznaczają miejsca bądź też usterki, które należałoby usunąć, poprawić. W zależności od tego, czy jest to w kompetencji miasta, my podejmujemy się takiej naprawy. My jako Straż Miejska koordynujemy to, a podmioty, które są odpowiedzialne za te usterki, realizują to. Na chwilę obecną można powiedzieć, że bardzo duża część tych usterek, alertów dotyczy Miejskiego Zarządu Dróg. Wiem, że też jesteście aktywni na fanpage'u. Tak, na fanpage'u jesteśmy dosyć aktywni, informujemy o różnego rodzaju wydarzeniach, o naszej aktywności, wskazujemy też poprzez to, jakie interwencje realizujemy, nasz zakres działania. Chociażby nawet ostatnio, bardzo błaha sprawa być może dla kogoś, odnalezienie portfela. Ktoś zostawił portfel na kołach czasu z niebagatelną kwotą. Uczciwy mieszkaniec, za co dziękujemy zresztą, przyniósł do Straży Miejskiej i dzięki aktywności naszej na fanpage'u i to, że ludzie między sobą udostępniali to, portfel znalazł swojego właściciela i został oddany. Czego wam w takim razie życzyć? No 30 urodziny, no to czego życzyć tej cieszyńskiej Straży Miejskiej? No tego, żebyśmy dalej mogli funkcjonować w tym mieście, żeby wszyscy mogli korzystać z naszych usług, żeby przede wszystkim nas szanowali, bo można zauważyć, że pod postami na fanpage'ach różne komentarze się zdarzają, ale ci, którzy te komentarze piszą, być może nie znają naszej działalności i tu też zachęcałbym do tego, żeby zapoznać się z naszą działalnością i jeżeli ktoś chce skomentować coś, to lepiej zgłębić tą informację, czy faktycznie tak jest, jak jemu się wydaje,
a czy nie lepiej byłoby wziąć pod uwagę nasz punkt widzenia? Pojawia się sporo komentarzy, oczywiście, czy Straż Miejska jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Ciężko pana o to pytać, ale jest ten porządek, jest ten ład tam, gdzie ta Straż Miejska jest? Ja myślę, że na to pytanie mnie jest trudno odpowiedzieć, ale mam takie przemyślenia odnośnie gmin, które nie mają Straży Miejskiej. Przed wieloma gminami będą stawiane nowe zadania, zwłaszcza z wejściem w życie uchwały antysmogowej. Tam, gdzie gminy nie posiadają Straży Miejskich, trudno jest wskazać, kto jest odpowiedzialny za realizację tych zadań. Straż Miejska w gminach pozwala na realizację tego typu zadań, a co do tego, czy Straż Miejska jest potrzebna, czy nie, to myślę, że wypadałoby sięgnąć do komentarzy, które kiedyś i komendant policji wypowiedział, chociażby nawet na sesji Rady Miasta, która była podsumowująca bezpieczeństwo w 2020 roku, że nie chcieliby przejąć tych interwencji od nas, bo to jest ponad 10 tysięcy interwencji w skali roku, które nie byłoby realizowane przez Straż Miejską, a byłyby przekazane do kompetencji, do obsługi przez policję. To jest bardzo duża liczba zdarzeń i myślę, że każdy, kto jest świadom tego i odpowiada za bezpieczeństwo, miałby przejąć te interwencje, to woli funkcjonować w mieście, gdzie Straż Miejska jest i funkcjonuje. No właśnie, bo wy współpracujecie z różnego rodzaju jednostkami. Tak, współpracujemy z policją, ze strażą pożarną, z wieloma podmiotami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście z różnego zakresu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był Jacek Bąk, komendant Straży Miejskiej w Cieszynie.